Cześć Adrian, dziękujemy. Cześć Anno, słychać, widać. Witaj Marzenko, witajcie. Super, cieszę się, że jesteście. Aleksandra, czyli widać, czyli słychać, czyli ruszamy. Zanim jednak przedstawię naszego gościa, chciałam Wam coś powiedzieć, opowiedzieć o czymś. I to kolejny przykład. Cześć Krystyno z Niemiec, ja też nadaję z Niemiec. Serdeczności. Chciałam Wam opowiedzieć o tym, że to jest kolejny przykład, kiedy nie ma przypadków w życiu. Z naszym gościem poznałam się w bardzo ciekawych okolicznościach, mianowicie gdzieś, ile to? 2 lata temu? No jakoś chyba tak, ponad półtora, prawie 2 lata temu. Lat Tak. temu obydwoje zgłosiliśmy się do takiego projektu i mieliśmy wziąć udział w mastermindzie. Było wiele osób, należało wybrać te, które najbardziej do siebie pasują, żeby mogły się nawzajem wspierać. Okazało się, że ja do tej grupy nie pasuję, bo zajmowałam trochę innymi tematami, trochę inne miałam priorytety. Nie, że ze mną coś było nie tak, czy z nimi coś było nie tak, po prostu to nie zagrało. Ale wtedy poznałam Michała, który też był na tym mastermindzie i gdzieś polubiliśmy się na Facebooku i kiedy szukałam gościa już te 2 lata później do naszego, którego chciałabym zaprosić na spotkanie dzisiejsze, szukałam też kogoś szczególnego, kto by był dobry w tych tematach, o których myślałam i pach, wskoczył jego post na Facebooku, prywatnie, tak, napisał coś i pomyślałam, to jest ten facet, którego chciałabym zaprosić i przepytać, bo wierzę, prześledziłam, bo wiedziałam, kim jest, że wyciągniemy z tego wszyscy bardzo, bardzo dużo. Witaj, Michale. Witaj, Adriano, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich, którzy oglądają nasze spotkanie. Mam nadzieję, że wyniesiecie z tego czasu spędzonego razem z nami dzisiaj coś fajnego dla siebie i może zacznijmy budzić jeszcze więcej osób. A właśnie z budzeniem. Nie wiem, czy wiecie, że Michał w tej chwili nadaje z Bangkoku. Tak, z Bangkoku i to budzenie to takie troszkę kłopotliwe, bo mnie dokładnie w tej chwili godzina 03:03. To jest trzecia w nocy. Ale mam tutaj kubek z moim ulubionym napojem orzeźwiającym, także myślę, że świadomość umysłu będzie podtrzymana, a podobnie serce raz otwartym na wieki pozostaje, więc myślę, że przekażemy Wam razem z Adą coś, co szczególnie Was zainteresuje. Kochani, to ja teraz, już jesteśmy, myślę, że możemy tak już formalnie zaczynać. Ja krótko Wam tylko przedstawię naszego gościa, bo nie wiem, czy doczytaliście, czy nie doczytaliście, więc powiem króciutko, kim jest Michał. Czyli przede wszystkim psychologiem, bioenergoterapeutą, coachem, nauczycielem medytacji i systemów energetycznych. Od blisko ćwierć wieku w swoich poszukiwaniach, badaniach i praktyce terapeutycznej i trenerskiej łączy z powodzeniem wiedzę z zakresu psychologii akademickiej, neurolingwistycznego programowania, psycho- i biotroniki oraz pradawnych sztuk uzdrawiania. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywa pod okiem najwybitniejszych nauczycieli. Niemal od samego początku swojego świadomego rozwoju szczególne miejsce w jego sercu i umyśle zajmowała szeroko rozumiana duchowość i praca z energią. Kocha pracę z Reiki, ma tytuł mistrza, zagłębiał również hipnozę, NLP i wiedzę szamańską w 8 różnych krajach. A przed naszym spotkaniem się przyznał, że był w co najmniej 30 w ostatnim czasie, więc dużo, dużo podróżuje. I dziś, właśnie, czy Michale wszystko powiedziałam, czy chciałbyś jeszcze coś dodać? Nic dodać, nic ująć. Antoine de Saint-Exupéry kiedyś powiedział, że doskonałość osiąga się nie wtedy, kiedy nie ma już czego dodać, a raczej wtedy, kiedy nie ma czego ująć. Jedną rzecz, którą mógłbym ująć ewentualnie z tego, to to, że nie jestem już terapeutą. Tak? Już dziś ten rozdział tego życia jest zamknięty, bo gdzieś przeważyły te elementy przekonań i takiego uświadomienia sobie, o świadomości będziemy rozmawiać, uświadomienia sobie, że tak naprawdę nie ma ludzi do naprawiania. I nikt nie wymaga do końca terapii. Tylko nauczania. Czasami robimy, czasami tak. Czasami robimy,
Są sporadyczne sytuacje, ale nie takie, do których ja docierałem. Po prostu czasami robimy rzeczy takie, które nam nie służą i nie służą innym, ale tylko wyłącznie dlatego, że komuś uwierzyliśmy w to, że tak powinno być. To wrócimy do tego jeszcze, bo to zabrzmiało bardzo ciekawie, ale zanim wrócimy, ja chciałam Ciebie zapytać, co Cię ostatnio zainspirowało? To takie pytanie, które zawsze zadaję naszym gościom, bo też myślę, że dla nas może to fajna inspiracja być, ale to książka, cytat, coś usłyszałeś, coś oglądnąłeś. Co Cię ostatnio zainspirowało? Przyglądałem swoje, robię porządki w ogóle w moich archiwach, przygotowuję tutaj, zbieram materiały do książki i pamiętam, na jednej z kartek miałem napisane takimi wielkimi wołami, a propos przypadku, o którym zaczęłaś mówić, że przypadek równa się ulubiony pseudonim Pana Boga. No to mnie tak niesamowicie zainspirowało znowuż takiego powrotu do pewnych rzeczy, którym kiedyś mocno hodowałem, później gdzieś to jak gdyby w naturalny sposób odeszło, a teraz jak gdyby życie pokazuje, że weryfikuje to na nowo. Tak? Coś takiego jak przypadek nie istnieje, chyba że nadamy temu słowu naszego własnego znaczenia. Ulubiony pseudonim Pana Boga. To taka fajna inspiracja, powrót takiej inspiracji, która kiedyś była dawno temu, a pojawiła się na nowo. A zapytam, a co Ciebie zainspirowało ciekawego? Twoja jakaś inspiracja ostatnia? O, zaskoczyłeś mnie. Wiesz co, dziś chyba. Dziś widziałam takie nagranie, nasze nagranie, nagranie Krystyny von Drajen, która powiedziała o priorytetach. Możecie to nagranie znaleźć w sieci, też u nas. I powiedziała, że tak naprawdę to nie jest wcale tak, że my nie mamy czasu. My po prostu mamy inne priorytety. I to, że czegoś nie robimy, na przykład nie ćwiczymy, nie odżywiamy się zdrowo, nie czytamy fajnych książek, nie odpoczywamy, też nie znajdujemy czasu dla siebie, to jest nasza decyzja, bo my znaleźliśmy inne priorytety. Coś dla nas jest ważniejszego niż te rzeczy. Więc najważniejsze to zastanowić się, co jest dla nas ważne. I ja pomyślałam sobie, to jest takie proste, takie oczywiste, a czasami to jest tak, że musimy coś usłyszeć, nie? Żeby to bardzo mocno w nas brzmiało, bo to nie było odkrycie Ameryki, a jednak to jest coś, co wciąż w zasadzie od rana za mną chodzi, o tych priorytetach. Także dzisiaj postanowiłam się porządnie wyspać, bo wciąż mam wrażenie, że nie dosypiam, a to jest dla mnie ważne, bo wtedy się czuję o wiele lepiej, także to dzisiaj, na dzisiaj wieczór będzie moim priorytetem i zastanowię się, co będzie dalej. Także dziękuję za to pytanie. No bardzo rzeczywiście różne rzeczywiście rzeczy do nas docierają. To od razu zerknęłam, bo Violeta zapytała. Dawajcie pytania w czacie. Zachęcamy Was bardzo gorąco, bo mamy oczywiście też przygotowanych kilka pytań, ale jak najbardziej. Ja cały czas powtarzam, że social media to rozmowa i chcielibyśmy z Wami porozmawiać i też jakbyście mieli ochotę napisać coś o sobie, byłoby super. Violeta pyta, Michał, co myślisz o energetycznym pomaganiu komuś na odległość? Jeżeli potrafimy, to oczywiście, że tak. Jeżeli wiemy, jak to robić przede wszystkim bezpiecznie, a za drugim, jako drugi element tutaj skutecznie, jak najbardziej tak. Mamy zakodowane czasami dziś z procesów takiej socjalizacji, że istnieją te rzeczy, które my mamy w zasięgu ręki, reszta to jest gdzieś tam kwestia wyobraźni. Jesteśmy nauczeni takiego oddziaływania bezpośredniego kontaktu i w świecie energii bardzo, bardzo długo pokutowało to, że możemy pomóc tylko tym osobom, które są u nas bezpośrednio, z którymi mamy fizyczny kontakt. Czy to się wywodziło tylko z medycyny, czy również z psychologii, trudno powiedzieć, jakie były źródła tego etymologii, a przynajmniej tego nie znam. Natomiast zdecydowanie tak, zdecydowanie praca na odległość z energią. Od dłuższego czasu, tak jak powiedziałem, ja w tej chwili odchodzę w ogóle o terapii, ale od dłuższego czasu to był jeden z kluczowych takich elementów, nad którym ja pracowałem. Praca na odległość, my nie potrzebujemy bezpośredniego przy samej pracy energetycznej, my nie potrzebujemy bezpośredniego kontaktu z daną osobą. Czasami osoby, które my chcemy pomóc, mogą potrzebować naszej fizycznej obecności. Czasami takie osoby mogą potrzebować takiej bliższej intymności. Wtedy mogą się poczuć bezpieczne, mogą się poczuć pewnie w naszym,
gdyby w naszym towarzystwie i w tym procesie, który mamy robić. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę samo takie techniczne działanie energii, odległość nie ma w tym momencie znaczenia. Są metody, są konkretne techniki nawet na to, w jaki sposób wysłać tą metodę, tą energię na odległość, w jaki sposób dokonywać nawet różnego rodzaju operacji energetycznych, oczyszczeń i tak dalej. I są metody również magazynowania energii i przesyłania w czasie. Także to zdecydowanie tak, od bardzo dawna ja hołduję tutaj głównie takiej metodzie pracy. Biorąc pod uwagę chociażby to, że mieszkam w Bangkoku, także na spotkanie prywatne mogłoby to być kłopotliwe. Na spotkanie takie prywatne jest to nieco utrudnione. Tak, rzeczywiście tutaj być może. Aha, Klaudiusz pisze, że potwierdza, Michał potrafi pomagać na odległość, nawet potrafię to poczuć. Idiota pisze, mnie uczył przyjaciel, który był szamanem, niedawno zmarł, nauczył mnie, że energia nie zna odległości i patrz sercem. No właśnie, co z tym sercem? Słuchać tego głosu serca? Co to oznacza? I serce i patrz serce. Tak? Serce i umysł więcej mówi do mnie niż i mędrca szkiełko i oko. Tak, serce, kochani, jeżeli chodzi o świat energii, jeżeli chodzi o świat relacji nawet, nie tylko tam, gdzie jest ta relacja nasza ze światem, z drugą osobą i z przyrodą. Serce zdecydowanie. Tylko, wiecie, jakbyśmy tak się przyjrzeli literalnie temu, to nie chodzi o ten kawałek mięśnia, który tutaj jest, pracuje, chociaż jest taka cudowna przypowieść, która mówi o tym, że każde takie uderzenie serca to jest ponowne przymierze ze światem, ponowne przymierze z Bogiem. Gdzie każdy taki jeden ruch to jest potwierdzenie gdyby przez Boga tego, że chcemy, żebyś to był. Tak? Na zasadzie chcę, bądź, żyj. Ale to nie do końca to serce chodzi. Niektóre, jeżeli byście się zaczęli zagłębiać w różnego rodzaju systemy energetyczne, to nie możecie spotkać źródła i opracowania, które stawiają pewnego rodzaju znak równości między sercem a umysłem. To nie jest to samo. Między sercem a świadomością bliżej, ale to też do tego chyba za chwilkę dojdziemy. Natomiast jesteśmy w stanie zafałszować to, co myślimy. Jesteśmy w stanie zafałszować nasze emocje. Jesteśmy w stanie zafałszować nasze, nie wiem, dialogi wewnętrzne, te, które mamy. Jesteśmy w stanie poprzez mechanizmy obronne zracjonalizować, wyprzeć i tak dalej rzeczy, zdarzenia, sytuacji. Ale tego, co czujemy pod emocjami, tego, co czujemy pod spodem, tego się nie da zafałszować. Tego się nie da zmienić. To jest takie, jakie jest prawdziwe. Jedyne, co możemy z tym zrobić, to na to się otworzyć albo zamknąć. I bardzo, bardzo, bardzo dawno temu komuś prawdopodobnie zależało na tym, żebyśmy te serca nasze zamykali. Przez różne powody, różnymi sposobami, różnymi metodami. Otworzenie serca może czasami dla niektórych być bolesne, ale nie znam człowieka, dla którego przejście do pracy na takim poziomie serca, pozwolenie sobie na czucie wszystkiego tego, co czuję i otworzenie się na to, co jest pod spodem, pod moimi emocjami, no to nie znam osoby, dla której nie byłoby to największym krokiem milowym w rozwoju. Czy to rozwoju osobowego, czy to rozwoju duchowego. Czuć serce, 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 słuchać. I tak samo jak czujemy, tak samo możemy czuć to, co jest ciepłe na zewnątrz. Możemy myśleć, możemy obserwować naszym wzrokiem to, co jest na zewnątrz. Ale mamy też nasze dialogi wewnętrzne, mamy nasze obrazy wewnętrzne. Na to możemy wpływać, ale dużo trudniej niż to, co widzimy na zewnątrz. Czucia się nie zafałszuje, czucie jest prawdziwe. A czucie sercem jest najcudowniejsze. Tu Anna pyta, chciałabym spytać, czym jest odczuwanie środkowego serca. Od kilku miesięcy jestem do tego podłączona, czuję je mocno, nigdy czegoś takiego nie czułam, ciągle szukam informacji. Co to jest odczuwanie środkowego serca? Nie znam tej terminologii, jeżeli ja nie... Znaczy ja w ogóle rzadko kiedy się przywiązuję do etykiet i do nazw. Natomiast serce to z tego co wiem, to mamy jedno. Chyba wiem o co chodzi. Są takie trzy obszary. Była taka teoria, jeżeli się mylę, to popraw mnie proszę w komentarzu, że pracujemy na takich trzech energiach. Są tak, pierwotnie to się nazywało trzy poziomy chary.
I ten drugi poziom to było, to też mówiło się o trzech poziomach serca. I że ten drugi poziom to było właśnie to serce wewnętrzne. Pierwsze było bardziej związane z tą energią seksualną, drugie taką tą miłością międzyludzką, a trzeci tutaj ten poziom to był związany z tą miłością bezwarunkową, taką miłością boską. Być może to jest ten element. Jeżeli tak, to są rzeczy, które przychodzą do nas, no którymi my tak naprawdę nie mamy, albo nie mamy w ogóle, albo mamy bardzo ograniczone możliwości wpływu. To jest coś takiego, co przychodzi w momencie, kiedy jesteśmy gotowi. I jeżeli to jest coś takiego, jeżeli to jest ten element, jeżeli to jest właśnie ta druga chara, jeżeli to jest to środkowe serce, o którym mówisz, to ja tutaj ogromnie chylę czoła, bo to jest niesamowity postęp rozwoju, to jest krok milowy, to jest krok milowy. To jest coś, co się tak cudnie przeżywa. Może czasem być bolesne, bo przewartościowuje się bardzo wiele takich rzeczy, które robiliśmy w życiu. Przewartościowuje się na nasze relacje, przewartościowują się miejsca, rzeczy te, które robiliśmy. Ale świat staje się piękniejszy. Świat staje się bardziej prawdziwy, bardziej taki, jaki jest naprawdę. Spadają zasłony iluzji, przestajemy wierzyć w to, co wierzyliśmy do tej pory i dostrzegamy, że było to bajką, że nie było to prawdą. Było to pewnym wymysłem, pewną grą naszego ego. A w momencie, kiedy przychodzimy właśnie na tą pracę serca, pojawia się to takie duże, mega poszerzenie naszej świadomości, poszerzenie świadomości. Jeżeli to jest to gratuluję. To gratuluję i chylę czoła naprawdę. Daj Aniu znać, czy to pisze, że czuję, więc chyba to o to chodziło. Ja wracając do tutaj moich pytań, trafiłam gdzieś na takie sformułowanie i to przez ciebie przytoczone, że 2 plus 2 równa się 22 i jeszcze trochę. Ty mi tutaj wytłumacz już, i co to znaczy 2 plus 2 równa się 22 i jeszcze trochę? To jeszcze trochę jest najciekawsze, bo jest nigdy nieokreślone, nigdy nie wiadomo, jak to daleko może pójść. To jest taki efekt mojej obserwacji i po pracy. Inaczej, żeby było Wam może łatwiej zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi, to takie troszeczkę historii. Ja w mojej pracy terapeutycznej zawsze łączyłem elementy psychologii i pracy z energiami. Jak już opanowywałem gdzieś tam te prace takie podstawowe z energiami, zanim zacząłem się zawodowo tym zajmować, to znałem podstawę psychologii, znałem te podwaliny czy NLP. Dopiero wtedy zacząłem robić to zawodowo. I zauważyłem, że kiedyś zaczęły przychodzić do mnie osoby, które były po terapii u innych osób, u innych terapeutów, czy to u psychologów, czy to u zdrowicieli. I najczęściej to były sytuacje takie, gdzie była stosowana jedna metoda, jedna technika, jedno narzędzie czy jeden sposób. Ktoś przychodził swoją psychoterapię i przychodziła inna osoba, która była po jakiejś tam serii zabiegów Reiki. Przychodził do mnie ktoś, kto na przykład przechodził, nie wiem, serię świecowania, jeszcze ktoś inny, kto był po jakiejś tam serii zabiegów hipnozy. Ja zacząłem w pewnym momencie łączyć te elementy, łączyć te narzędzia techniki, czyli w trakcie chociażby takiej pogłębionej analizy osobowości robiliśmy jednocześnie kalibrację energii. Kiedy wyciągaliśmy wzorce osobowościowe, jednocześnie sprawdzaliśmy, co się dzieje na poziomie funkcjonowania czakramów. I to pozwoliło dać właśnie niesamowity efekt synergii. To jest efekt taki, który połączenie serca i połączenie logiki, połączenie obserwacji tego, co się dzieje w nas i jednocześnie z czuciem pozwala niesamowicie w zdecydowanie wiele krótszym czasie dać niesamowite efekty terapeutyczne. Później zacząłem przekładać to na aspekty rozwojowe. Zrobiliśmy kilka takich warsztatów, gdzie ja byłem zaskoczony efektem, tym, który widziałem, jak ludzie się zmieniali. Robiłem to z osobami, które już pracowały z energiami. To był pewien warunek uczestniczenia w tym. Ale ten krok milowy był niesamowity. Połączenie dwóch rzeczy, niby z reguły takich przeciwstawnych, połączenie dwóch rzeczy, które dziś w niektórych światach się wykluczają, daje niesamowite elementy właśnie synergii. I ta synergia to jest to 22, jeszcze trochę. Jeszcze trochę. To pozwala nam wychodzić poza schematy. Pozwala wychodzić poza schematy. Żebyśmy mieli mniej więcej taką skalę porównawczą, jaki jest efekt tego działania. W ciągu i to jestem w stanie pokazać, jestem w stanie to udokumentować, bo wiem, że są tutaj z nami osoby, które przechodziły przez te procesy terapeutyczne. W ciągu jednej takiej pracy, bardzo intensywnej pracy weekendowej, potrafiliśmy mieć efekty pracy, takie jakie dawała roczna głęboka psychoterapia.
Dzisiaj do tego podchodzę jeszcze troszkę inaczej, ale to ma być mniej więcej tego typu skalę, tak? To czym jest jeszcze to trochę? Czyli Wyjdźmy łączone poza. nauki z duchowością. Tak. Czyli Tylko to ja jest też ten. zacząłem patrzeć na te dwa elementy, nawet to nie są dwa bieguny, to są dwie strony dokładnie tego samego i tak naprawdę to się nie rozdziela. Znam osoby, które przechodziły mocne, głębokie przebudzenia duchowe, które nigdy wcześniej nie miały nic wspólnego ani z duchowością, ani nie pracowały z energiami, nigdy tego nie robiły. Na skutek uświadomienia sobie pewnego rodzaju rzeczy, czyli takiego mega poszerzenia świadomości, otwarcie się na czucie, jako taki kolejny element zmysłu, który do nas może dotrzeć. Wstąpiły niesamowite przemiany, taki bardzo głęboki przemian, bardzo głęboki reset duchowy. Ty, Klaudiusz, to zdaje się, że był twoim klientem, tutaj pisze do nas, powiedz o tym, jak ja potrafiłem zobaczyć to, co mnie dotyczyło. To niesamowite. No, z Klaudiuszem to było kilka takich ciekawych procesów. Ale to jest kwestia. Myślę, że to jest temat w ogóle, to jest temat rzeka, to co się wtedy wydarzyło. Wyobraźcie sobie, że przychodzi do Was człowiek, inżynier, mocno zamkniętym umysłem, robimy biznes, robimy interesy, robimy i tak dalej. I w pewnym momencie po 3-5 minutach rozmowy człowiek zamyka oczy i widzi to, co konkretnie chciał zobaczyć, to, co było z jego życia istotne, to, co było z jego życia najbardziej takim fundamentalną rzeczą, taką drzazgą siedzącą. Taką drzazgą siedzącą w kolanie. Do tego w tym momencie dotarł. I to powiem szczerze, że ja byłem zaskoczony tym elementem, tym, co się wtedy zadziało. Tak? To jest tak cudowne, to jest tak piękny świat, na którym. Zawiesiłeś Nie się. nawrócić do takiego stricte naukowego, akademickiego świata. Nie, ja pracowałem na uczelni przez pewien czas, prowadziłem zajęcia, prowadziłem wykłady, zrezygnowałem z tego kompletnie, dlatego że to było opowiadanie tylko o tym, że woda jest w stanie płynnym, ale całej reszty nie ma, tak? Dzisiaj wiem, że te stany są jeszcze inne, jeszcze różne. I Patrycja. to jest zamknięcie. I to tak było, taka sytuacja była Klaudiusza. To był taki moment, kiedy zobaczył to, co miał zobaczyć, ale jedna rzecz, kochani, był na to gotów. Był na to gotów, nieprzygotowany. A tam nie było przygotowania do tego. Był wewnętrznie na to gotów, żeby zobaczyć to, co zobaczył. I zniknął nam Michał. Miejmy nadzieję, że dołączy za chwilę, bo mam do niego kolejne przygotowane pytania. Tutaj widzę też, że piszecie. Mam nadzieję, że szybciutko do nas dołączy, bo miał jakieś połączenie, jakieś kłopoty z połączeniem. I fajnie, Klaudiusz, o tym pisze, że się Michał tym podzielił, bo to bardzo, bardzo ważne, bo też jesteś jakby, no, jesteś potwierdzeniem tego. No witaj, Michał, z powrotem. Coś w Dzień dobry. banku nie za bardzo z internetem. Tak, coś się wyłączyło, coś się wycięło, ale to te patrzę, podglądam wskaźniki, które mam w sieci akurat i jest okej. Okay. Coś gdzieś. Czasami tak bywa, jak się wchodzi na tematy mocno energetyczne, No to właśnie o tym też pomyślałam, że sieć tak, nie to jest nieraz sieci po jest prostu się praca z wyłącza. energiami. Pozdrowienia otrzymujemy. Słuchajcie, kochani. Nie, kolejne mam pytanie, bo ja sobie też pomyślałam tak, że i widzę też to na grupie Unity, że dochodzą osoby, które zaczynają i bardzo mnie poruszają takie posty, kiedy ktoś pyta o rzeczy, nie jako taki stary wyjadacz, ale ktoś, kto chciałby zacząć, kto zaczyna swoją drogę właśnie z rozwojem osobistym. Ja tak z takim wręcz, czasem wręcz wzruszeniem puszczam te posty, są one publikowane na grupie, kiedy ktoś pyta, jak od czego zacząć i tak dalej. Ja pomyślałam sobie, że oczywiście wszyscy wiemy też od Liptona, że Bruce'a Liptona, że w naszych komórkach znajdują się pewne wzorce i one pochodzą od naszych przodków. I powiedzmy Tak. sobie szczerze, różnie to jest, nie wszystkie są dobrymi wzorcami. I ponieważ każdy z nas ma inną ścieżkę życiową, mamy trudne doświadczenia, mamy jakieś negatywne nawyki, to nieświadomie to wszystko powtarzamy każdego dnia.
I teraz, jak możemy się domyśleć, no to życie nie wygląda tak, jak chcielibyśmy, żeby wyglądało, jak nam zależy. Chcielibyśmy się, żeby coś zmienić, żeby było lepsze, takie, na jakim nam zależy. Ale czasami mam wrażenie, że jesteśmy już tak poturbowani i tymi wzorcami od przodków, i tymi swoimi trudnymi doświadczeniami, że czy to nie jest tak, że jesteśmy no, niejednokrotnie na takiej przegranej pozycji. Możemy starać się i ciężko jakby, wiesz, rozumiesz, ta walizka jest tak ciężka i trudno nam z nią dalej iść. I teraz co możemy zrobić? Od czego możemy zacząć, żeby jednak to życie przeżyć tak, jakbyśmy tego chcieli? Wiesz co? Dwie rzeczy tutaj mi się nasuwają, dwa elementy. Po pierwsze bym sobie zadał pytanie, czy naprawdę chcę żyć tak, jak sobie wyobrażam. I czy te wszystkie elementy, które się pojawiły w naszym życiu, tak jak rozmawiamy, dziedziczone po naszych przodkach, czy na pewno to są elementy takie, to są rzeczy takie, które nam przeszkadzają? Czy przypadkiem to nie jest tak, że one przez czymś nas chronią? Z jakiegoś powodu, jeżeli popatrzymy już na takim poziomie duchowym, tak, z poziomu naszej duszy, z jakiegoś powodu my wybraliśmy sobie jako dusza rodziców takich, jakich wybraliśmy. Z jakiegoś powodu wybraliśmy sobie taki klan z takimi zapisami, z takimi projektami, dlatego żebyśmy mogli coś realizować. Głębokim namysłem u mnie było, ja miałem swoje terapie ustawienia, przechodziłem przez różnego rodzaju terapie swoje własne i akademickie, w takiej psychologii akademickiej miałem kilka ustawień i tak dalej. Przychodziło do mnie takie przemyślenia w pewnym momencie, czy na pewno to zmieniać. Dam taki przykład, jak to wyglądało u mnie. Mój pradziadek ze strony mojego taty 3 razy spaliło mu się gospodarstwo. Miał duże gospodarstwo, duży majątek. 3-krotnie się spaliło. Ja w moim życiu 3 razy bankrutowałem. Miałem takie sytuacje. 3 razy w moim życiu bankrutowałem. Za każdym razem wstałem. W momencie, kiedy zaczęliśmy sprawdzać na jednych ustawieniach, zaczęliśmy sprawdzać te wzorce, w jaki sposób one na mnie wpływają. No, pierwotnie to już można powiedzieć, okej, okay, no dziadek zbankrutował, czy tam pradziadek zbankrutował, teraz ty robisz, to masz prostą sklejkę, tak? Nie, kochanie. Ja od dziadka przejąłem umiejętność wstania z kolan po bankructwie. Nie załamałem się. Także najpierw zastanówmy się, czy te rzeczy rzeczywiście są obciążeniem. Drugi element, drugi taki, który mi się pojawia, to czy rzeczywiście my chcemy mieć takie życie, jakie chcemy? Czy ten pomysł na nasze życie faktycznie jest nasz? Czy to nie jest pomysł, który został nam zaszczepiony przez rodziców, szkołę, środowisko, w którym byliśmy wychowani? Czy to jest na pewno tak, jak my chcemy żyć? Czy to jest nasz pomysł na nasze życie? Ale załóżmy, że nie. Załóżmy, że mamy swój pomysł, koniecznie chcemy, trzymamy się tego, pilnimy do tego, chcemy realizować, stawiamy sobie cele, ma to być, ma być zrobione i to, co mamy od przodków, to nam przeszkadza. Pierwsza sprawa. Wspomniałaś o Bruce Liptonie. Genialny człowiek, jeden z genialniejszych ludzi w ogóle, których my osobiście go nie poznałem, ale wystąpienia, jego książki i tak dalej uważam, to był jeden z takich większych moich kroków w rozwoju. On sam powiedział, że gen nie jest wyrokiem. Gen, jakikolwiek by nie był, są mechanizmy, które te geny uruchamiają, włączają i wyłączają. Jest genialny film, a na YouTube w ogóle na Unity jest fantastyczne szkolenie. Po prostu wchłaniałem tą wiedzę, którą ten człowiek przekazywał. Tłumaczy konkretnie, na jakiej zasadzie to działa. To jest człowiek, który tak głęboko siedzi w genetyce, że on w latach 60. już robił pracę nad klonowaniem. To tak mniej więcej, żebyśmy mieli skalę tego, co jest. On mówi wtedy konkretnie, że genetyka nie jest wyrokiem. Jeżeli zostaje uruchomiony ten gen, są możliwości też pewne wyłączenia go w sposób naturalny, poprzez nasze myśli, poprzez nasze emocje. On tłumaczy konkretne te elementy, które na to wpływają. I zakładamy, że chcemy się pozbyć tych wszystkich zapisów, które przychodzą nam, które dostajemy z obciążenia od naszych przodków. Nie tylko z genami to przychodzi, ale pamiętajcie, że istnieje coś takiego, co się nazywa pole ziemi, pole Sheldrake'a. Tam Rupert Sheldrake opracował te rzeczy, to już wchodzimy w takie elementy głęboko naukowe.
to nie chciałbym się w to teraz zagłębiać, ale tam są te informacje między innymi zapisane i tam, chociażby stosując terapię z nurtów hedingerowskich, możemy dokonać zapisu tych zmian. Tylko teraz pytanie, na jakich, co chcemy, żeby tam było? Jeżeli chcemy, żeby były te elementy sprzyjające nam, okej, ale zastanówmy się, czy te rzeczy, które nam dawały doświadczenia, które do tej pory odbieraliśmy jako negatywne, czy to nie jest nasz zasób? Czy to, że dziadek, mój pradziadek się trzykrotnie bankrutował, to nie jest ten element, który mi pomaga wstawać z kolan? Wspomniałaś jeszcze o nawyku, bo my rzeczywiście na podstawie tego typu oddziaływania, czy to energii, czy genetyki, wyrabiamy sobie nawyki. Dana czynność, czy to jest myśl, czy to jakieś przekonanie powtarzane ilośćkrotnie, czy wykonywana czynność, powtarzana ileś tam razy, w pewnych powtarzanych sekwencjach powoduje nawyk, czyli robienie tego z automatu. Z mojej obserwacji, z mojej pracy z ludźmi, z mojej pracy z cudownymi osobami, zarówno terapeutycznej, jak i szkoleniowej, wynik mojej obserwacji jest taki jeden bardzo mocny, fundamentalny. I to chciałbym, żebyście to sobie zapamiętali bardzo, bardzo, bardzo mocno. To jest jedna z ważniejszych rzeczy, które bym chciał Wam przekazać. Nie budujcie nawyków, budujcie świadomość. Zawsze działania na świadomości będą silniejsze niż działania nawykowe. Ja wiem, że poranne wstawanie łatwiej się robi nawykowo kawę. Ja wiem, że nawykowo robimy, myjemy tak samo zęby. Ale sprawdźcie sobie, dzisiaj wieczorem będziecie szli spać, mycie zębów przed snem. Zróbcie to drugą ręką, nie tą, którą robiliście za każdym razem, tylko drugą ręką. Zobaczycie, jak świadomość Was postawi w obecności tu i teraz. Zawsze świadomość będzie silniejsza od nawyku. Nawykiem świadomości nie stłumimy. Z świadomością stłumimy nawyk. Zrzucanie palenia, zamiana jednego nawyku. Słuchajcie, ja paliłem momentami, to było do 3 paczek dziennie potrafiło dojść. Jak były sytuacje stresowe, paliłem ogromne ilości papierosów i to dość długo. Szukałem różnego rodzaju sposobów, różnego rodzaju terapii. Ta rzecz, która mi pomogła, rzucić palenie lata, lata, lata temu, była właśnie świadomość. Odruch był, nawyk sięgania po papierosa, ale świadomość to już zatrzymuje. I możemy teraz docierać do tego, który mój tam pradziadek się zaczął palić i dlaczego zaczął palić, jakie tam miał swoje problemy. A może po prostu przestać sięgać po tego papierosa. Po prostu można przestać robić tych rzeczy, które nie chcę robić i zacząć świadomie robić te rzeczy, które chcę robić. Te, które wiem, że są dla mnie dobre. Czy też te, które świadomie ja decyduję, co ma być. Ja decyduję, jakie chcę rzeczy robić. No to Patrycja właśnie pisze, że możemy z pełną świadomością nauczyć się nowych, dobrych nawyków. Możemy, możemy. Tylko, że pamiętajcie, że każdy nawyk w pewnym momencie może wziąć górę nad naszym działaniem, nad naszym świadomym działaniem, do pewnego momentu, tak? I żaden nawyk nigdy do samego końca nie będzie prowadził nas do pełnej wolności osobistej. Wchodzimy w takie już troszeczkę obszary teraz głębsze, mocno zaawansowane. Przyznam szczerze, że ty pytałeś na początku o inspirację. Bardzo mocno do tych rozważań zainspirował mnie Sadhguru. Zanim się pojawiły jego pierwsze gdzieś tam materiały YouTube'owe w takiej formie otwartej, docierały do mnie kilka tam informacji na jego temat, między innymi właśnie jak byłem chyba na Sri Lance wtedy, tam byliśmy na takich warsztatach też i tam się zetknąłem właśnie z taką jego między innymi wypowiedzią. Świadomość jest i zawsze będzie silniejsza od nawyków. My możemy świadomie podejmować też decyzje, jakie nawyki chcemy wprowadzać w naszym życiu. Tylko pytanie, czy ja chcę wszystko robić nawykowo. Mhm. Zawsze urośniemy bardziej na pracy świadomej, na świadomym robieniu tego, co robię. Systemy uczenia się na przykład, tak? Jeżeli chcemy uczyć się języków obcych, to są konkretne badania, które były robione nad umysłem, nad percepcją, nad całą behawiorystyką między innymi. Tam, gdzie jest element świadomego, świadomej obecności, bycia tu i teraz, zawsze jest to element, który będzie elementem bardziej takim skutecznym w swoim działaniu. Możemy mieć
Może nam się wydawać czasami, że to, co robimy nawykowo, robimy lepiej. Nie jest tak. To, co robimy nawykowo, jest możemy robić lepiej wtedy, kiedy wynika to z dużej ilości powtarzalności. Ale jeżeli zaczniemy tą samą rzecz, którą robiliśmy do tej pory nawykowo, robić w pełni świadomie, z takim samym zaangażowaniem naszych ruchów, zobaczycie, że możemy wejść na jeszcze większy, wyższy poziom jakości tego, co robimy. Czy to tego, co realizujemy, czy tego, kim jesteśmy. Bo to też mamy pewnego rodzaju nawyk. Zresztą w buddyzmie nawet się mówi, że karma jako taka jest nawykiem umysłu. Ale to może nie jest na razie, bo to... No ciekawe, powiem Ci to, bo pierwszy raz się spotykam z takim podejściem. Tutaj widzę też, że Patrycja chyba też podobnie myśli. No do przemyślenia w każdym bądź razie. Do przemyślenia. Ja tutaj wspomnę jeszcze o tym, o tych początkujących osobach. I też pojawiło się takie pytanie w naszej grupie odnośnie pola energetycznego. I mówimy, tak, że o tym polu energetycznym odmieniamy to przez różne formy, różne przypadki, tak. Ale pytanie do Ciebie, czy każdy z nas ma z nim kontakt? Bez względu na to, czy chce, czy nie chce, o co chodzi z tym polem energetycznym? Chodzi o to po prostu, żeby też osoby, które nie zawsze mają taką odwagę, żeby o to zapytać, żeby dzisiaj, bo wiesz, ja czasem te pytania podaję tak przekornie, dla niektórych one mogą być oczywiste, dla niektórych niekoniecznie, a nie każdy się czasami odważy zapytać, więc jak to jest z tym polem? Czy każdy ma z nim kontakt i czy chce, czy nie? I jakbyś mógł o tym polu coś nam tutaj więcej powiedzieć. Uśmiechnąłem się, bo to było jedno z pierwszych pytań, które ja zacząłem zadawać w momencie, kiedy jeszcze pierwszy jest dawno, dawno, lata temu, kiedy trafiłem do szkoły energoterapii w Łodzi, kiedy rozmawialiśmy na temat, to się wtedy mówiło, że to jest powszechne pole energii. I to było jedno z pytań, które ja zadałem. Jedno z pierwszych pytań, które ja w ogóle w tej szkole zadałem. Czy każdy z nas ma z tym kontakt, czy w tym? Kochani, my jesteśmy częścią tego pola. Czy tego chcemy, czy nie? My jesteśmy częścią pola, tu się mówi pole energoinformacyjne, pole Sheldrake'a, który już gdzieś tam był w mojej wypowiedzi wywołany. Quantum, Tao. Jeżeli przełożymy to na elementy Biblii, to jest to bardzo, wszystkie te badania, które były robione w zakresie fizyki kwantowej, bardzo mocno pokrywają się to z opisami tego Boga w tej wersji nieosobowej oczywiście, tak, biblijnego. My wszyscy jesteśmy częścią tego pola, czy tego chcemy, czy nie. Jeżeli jesteśmy, żyjemy, mamy nasze ciało fizyczne, mamy materię, nie wiem, jest łyżeczka na przykład, tak, jest kubek. Wszystkie te elementy są zbudowane w jakiś sposób z materii. Teraz, jeżeli weźmiemy małą, drobną cząstkę tej materii, to zobaczymy, że ta cząsteczka tego jest zbudowana z atomów. Jeżeli zaczniemy, znowuż powiększymy te atomy, to zobaczymy, że jest jakiś tam proton, który sobie tam siedzi w środku, jakieś tam jądro tego protonu tutaj, tu jest gdzieś tam jakiś tam elektron, który sobie lata dookoła tego, tak? A pytanie moje jest takie, co jest tu, w tym miejscu? Tam jest czysta postać, czysta forma energii. Ale ta energia jest masą pewną, która stanowi budulec tego świata. Natomiast pole informacyjne jest jak gdyby jeszcze poziomem wyżej. Czyli jeżeli mamy materię, mamy energię, to poziom informacji jest jeszcze poziomem wyżej. I jeżeli potrafisz myśleć, tak? To mnie wam myśli, że tak? Pracujesz na polu informacji, pracujesz na polu energii, na polu informacyjnym. Wyładowanie elektryczne, jakie mamy w mózgu. Kochani, to nie jest żaden rocket science. Jeżeli macie w domu jakiś zwykły, prosty woltomierz, weźcie to sobie w palce, zobaczcie, jakie człowiek ma napięcie. Najczęściej to jest między 1,3 a 3,2 V. Możecie próbować z termometrami. Zobaczycie, że termometry, elektroniczne termometry. Ja doszedłem do 110 stopni. Mój metr źródeł niebieski, skala się skończyła, jak zaczął to zbadać jakimiś tam urządzeniami. Tego urządzenia, to nie było tego, byśmy byli poparzeni. Ale u Żydkiego tam wychodziło ponad 1000 stopni w pewnym momencie, bo to pokazywało te wyniki. Zwykłe urządzenia do poszukiwania kabli w ścianach, przyłożenie tego do głowy, to zaczyna reagować. Jeżeli macie pilota, na przykład macie samochód na pilota i samochód jest daleko, nie sięgnie, przyłóżcie pilota do głowy, dotkniecie wtedy przycisku, zobaczycie, co się staje. Ono kilkanaście, kilkadziesiąt metrów ten zasięg się zwiększa. Pole energii, tak samo jak my mamy nasze pole własne energii, to
Wiotronica ci mówi, że to jest aura. Tak samo Ziemia ma swoje własne pole energii. To ci mówi wtedy, że to jest sfera. Ale to jest kwestia semantyki. Ale to nie jest kwestia tylko i wyłącznie Ziemi. Cały kosmos, cały wszechświat jest zanurzony w jednym dużym, wielkim, potężnym polu. Teraz w różnych miejscach to pole może mieć różne natężenie, może mieć trochę różne właściwości, ale podstawowe, zasadnicze, fundamentalne właściwości są dokładnie takie same wszędzie. W tym polu informacyjnym są w takiej formie holografii. Uwaga, będzie mądrze brzmiało, jest zapis holograficzny informacji. To znaczy, że w każdym jego najmniejszym kawałku jest zapisana dokładnie taka sama informacja. By mniej więcej Wam uzmysłowić, o co chodzi z tym hologramem, jak są obrazki, że takie holograficzne, tylko nie te trójwymiarowe, takie jako hologramy sprzedawane. Nie hologram, tylko holograf, to jest troszeczkę coś innego. Jest taki obraz jak gdyby świetny, trójwymiarowy, ale w takiej przezroczystej formie zamknięty. Jeżeli to przetniemy na pół, to nie mamy dwóch połówek obrazu, tylko dwie kopie tego obrazu. On jest trochę jaśniejszy. Jak przetniemy na kolejne połówki, to te połówki, czy dalsze ćwiartki, dalsze kawałki, one będą zawierały dokładnie taki sam wzorzec tej informacji. Tak między innymi na tą technikę, to zjawisko wykorzystuje się w informatyce. Korzystamy z tego często. WinZip, WinRAR do pakowania plików. Podwaliny tego właśnie stanowiły w oparciu o zjawiska holograficzne. Teraz padło pytanie o wysyłanie energii na odległość, o uzdrawianie na odległość. My nie wysyłamy energii na odległość. Ta energia już tam jest. Jedyne, co my robimy, będąc tutaj, w tym miejscu, to zmieniamy delikatnie, wpływamy delikatnie na to, co jest w polu związane z tą osobą, której chcemy pomóc. Nic więcej. Energia zawsze tam była, zawsze tam jest. Nigdy jej nie było za mała, nigdy jej nie było za dużo. Zawsze jest wystarczająco tyle, ile potrzebujemy, bo jest jej nieskończona ilość. My możemy mieć przepustowość różną, mniejszą, ale zawsze tej energii się prześpie. Nigdy tego nie zabraknie. Musiałby się świat skończyć, wszechświat by się musiał skończyć. Ale gdyby przestała istnieć energia, to by się pojawiło znowu za to coś innego. Okay? To jest ten element. Jesteśmy zanurzeni w polu, my żyjemy w polu. Jeżeli potrafimy myśleć, każda myśl jest informacją. Każda taka informacja wpływa na to, co jest w polu. I każdą taką informację możemy wydobyć. I to nie jest odkrycie jakichś tam naszych nowych czasów. Czyli jak w Indiach kiedyś uczyłem się, zanim to docierało jeszcze do nas tutaj, zanim zaczęły się robić modne warsztaty, uczyłem się czytać z kronika Kaszy. To jest dokładnie to samo. To jest pole morfogenetyczne Ziemi. To, co jest powszechne pole energii. To jest dokładnie ten sam element. To jest dokładnie to samo zjawisko. Tylko my teraz to robimy na bazie wyników badań naukowych, a w Indiach robiono to setki tysiące lat temu po prostu w naturalny sposób. Czas legdy. Tyle. No właśnie. No powiem Ci, że to jest bardzo interesujące, bardzo ciekawe, bo Aż się zasłuchałam i skupiłam też na komentarzach, które tutaj wrzucacie. Bardzo mi dziękujemy. Ja tutaj odnośnie tych osób też już jakby zamykając temat tych początkujących, pomyślałam sobie, że może byś od razu jeszcze podrzucił nam, od czego zacząć medytację. Też takie pytania się pojawiają na grupie. Od czego mam zacząć? Po prostu usiąść w pozycji kwiatu lotosu i robić, nie wiem, trzymać palce. Nie, słuchajcie, nie idziemy w tym kierunku. Dajmy sobie, jak mamy zacząć, okej. Ale to musimy być, do tego, żeby Wam to przekazać, potrzebuję chociażby wyrażenia woli, żeby tego doświadczyć kilku z Was. Napisz proszę w komentarzu jedno słowo, ja. Kto chce tego teraz doświadczyć? Potrzebujemy uruchomić pewien proces energetyczny. I coś Wam pokażę. Nie pali straży. Możesz. W Tajlandii trawa jest totalnie legalna. Możemy wyjść do sklepu sobie, kupić w każdej formie, w każdej postaci. Nie miałem okazji jeszcze spróbować, bo jest. Mamy całą serię ja. Cudnie, świetnie. Fantastycznie. No to, kochani, każdy z Was, kto napisał ja, właśnie zaczął medytację. Medytacja to nie jest coś, co trzeba robić. Żeby zacząć medytację, to nie jest coś, co to jest medytacja. Przestać robić coś innego. To jest medytacja.
Możesz usiąść w kwiecie lotosu, jeżeli masz taką potrzebę i czujesz taką. Ja to robiłem. Ja latami siadałem, medytowałem. Znałem nawet takiego człowieka, który 12 lat medytował, dokładnie 24 minuty, co dwa razy dziennie. Po 12 latach doszedł do wniosku, że nie ma efektu. No, przestał. Okej? Okay? To zaczęliśmy pracować inaczej. Medytacja jest pewnego rodzaju stanem. Medytacja jest czymś, co ma się w sobie. Medytacja jest byciem. Medytacja jest doświadczaniem. Medytacja nie jest czynnością, którą się wykonuje. Jeżeli chcecie doświadczyć teraz technika uważności, tak, zdecydowanie, to jest ten element, to Patrycja Kowalik to napisała. Technika uważności oczywiście, ale ja bym nie zaczynał od razu od technik uważności, ja bym zaczynał od takich. W Mindfulness też mieliśmy taki wstęp do tego. Jeżeli chcecie tego doświadczyć, ok, zróbmy jeden element. Tak jak siedzisz teraz. Zamknij oczy. Przez na chwilę. I zobacz, co się stanie. A ja się na chwilkę zamknę. Kilkanaście sekund. Zamkniętymi oczami, tak jak siedzisz, patrz, co się będzie działo. Ok. Otwórz oczy. Gratuluję medytacji. Wow. Nie jest czymś, co się robi. Medytacją się jest. I dokładnie to samo możesz robić, nie wiem, stoisz, stoję w metrze, czekam, kiedy podjedzie kolejka. Ja nie siadam w kwiecie lotosu. Ja sobie stoję. Stan jest medytacją. Przyglądam się temu wszystkiemu, co jest we mnie. Przyglądam się temu, co się dzieje. I tylko do tego jest potrzebny taki, znaczy potrzebny. Przydaje się ten mały, taki drobny element. Znalezienie w sobie ciekawości. Nie wytrwałość, mówiono, że tam trzeba wytrwałość. Mieć opracowaną, opanowaną, siadamy. Fajnie, ja uwielbiam mantry. Słuchać, nie śpiewać. Za bardzo kocham świat, żeby świat i ludzi wokół mnie narażać na śpiewanie mantry w moim wydaniu. Nie, nie. Za bardzo lubię ludzi, żeby im taką krzywdę robić. Z tego samego powodu nie śpiewam 100 lat, bo nikogo nie chcę narażać na takie tortury. Możemy, jeżeli masz taką potrzebę, masz takie przekonania, to ok. Natomiast jakbym tym przekonaniem, już masz przekonanie takie, że tak to powinno wyglądać, to w porządku. Natomiast doświadcz po prostu tego, spójrz w siebie, zobacz, co twoja własna podświadomość, co twoje wewnętrzne dziecko, co twoje serce ci pokazuje. Po prostu zamknij oczy. Zobacz, ja nie powiedziałem, zobacz coś, co zobaczysz. Nie powiedziałem, przyglądaj się myślom, przyglądaj się emocjom. Zamknij po prostu oczy. Wyłącz wszystkie możliwe oczekiwania. Wyłącz wszystkie wyobrażenia tego, co się może wydarzyć. Zamknij oczy i patrz z ciekawością, co się będzie działo. Nic więcej. Cała filozofia. Cała filozofia. Możemy dokładać, robić do tego elementy ćwiczeń oddechowych, możemy robić do tego elementy wizualizacji, możemy robić do tego elementy, nie wiem, afirmacji, dokładanie różnego rodzaju i tak dalej. Ale to już jest. No ja zatoczyłem takie koło. Moje pierwsze elementy medytacji, które to były medytacje prowadzone właśnie w szkole, ja kompletnie się na tym nie znałem. W pewnym momencie, gdzieś tam po kilku miesiącach, ktoś nam pokazał taką medytację, doświadczyliśmy się medytacji pustki i okej, ale. To jest coś, co ja lubię i coś, co ja zawsze robię, tak? Siadam na przykład na łóżku i siedzę. Po prostu. Mam widok z okna nieprzeciętny, bo mieszkam na 14 piętrze, mam przecudną panoramę Bangkoku. Ja zwłaszcza w tej chwili, no nie pokażę wam, bo nie ma takiej możliwości technicznej na ten moment, ale uwielbiam siedzieć, usiąść po prostu wieczorem i patrzeć na światło miasta, jak to wygląda. Uwielbiam patrzeć w dzień na peryferia, bo z jednej strony jest miasto, a z drugiej strony mam przecudny park z jeziorem. Uwielbiam patrzeć na tą zieleń. Po prostu jestem i sobie patrzę i tyle. Jeżeli idę na spacer, to po prostu idę. I nic więcej. Od tego zacząć. To jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, którym ja przynajmniej doświadczyłem w świecie duchowym. I to pozwala zrobić jeszcze jedną rzecz. Dać się poprowadzić. Tym wszystkim rzeczom, które w obszarze duchowym do nas przyjdą. Puść. Puść wszystko. Puść wszystkie wyobrażenia. Puść wszystkie przekonania.
sprawdź, jak to działa, sprawdź, co się stanie w momencie, kiedy zamkniesz oczy. I nic więcej. Tyle. Właśnie tu nawiązałeś do jednego z moich pytań, bo twoja strona to odpuść.pl. Tak. Prawda? I piszesz na niej, żeby nauczyć się odpuszczać. Tu też pojawił się komentarz o tym, o odpoczywaniu podczas medytacji. Ja zastanawiałam się nad tym podejściem, bo przecież ty mówisz odpuść, a my żyjemy w czasach tak naprawdę nieodpuszczania, tak? Spotykamy się z sytuacją silniej, mocniej, szybciej, teraz, więcej, nie jutro, dzisiaj. Takie są wzorce. Niektóre je wynieśliśmy z domu, niektóre ze szkoły, w pracy je tutaj powtarzamy. Popraw oceny, tak, lepiej się zachowuj. I też wchodzimy w takie poczucie bycia niejednokrotnie niewystarczającym, bo zawsze będą zadania, których nie jesteśmy w stanie zrobić. Tak. A jeżeli zrealizujemy, to dostaniemy kolejne targety i kolejne KPI, które będą powodowały to, że znowu będziemy popadali. Fajnie, kiedyś będę. Dokładnie, a ty mówisz o tym, żeby odpuścić, że tak się przestać szybko, tak się starać. No to dlaczego? O co chodzi? Dwa powody, tak na dzień dobry. Nie mamy starać się? Wiesz, bo to mnie zaciekawiło, co mamy się nie starać, nie, tak, wiesz, no nie ukrywajmy, im więcej robimy, więcej zarabiamy, więcej się uczymy, czyli taki zdrowy pęd do przodu, no może nie pęd, ale taki zdrowy bieg jest, wydaje mi się, okej, okay, a tutaj ty mówisz... Jest zdrowy? Proszę? A czy ten bieg jest zdrowy? Pani, ja nigdy nie pracowałem w korporacji, ale ja byłem trenerem, ja szkoliłem ludzi z korporacji. Nie trwało to długo. Ja zorientowałem się, że to nie jest coś, czym ja chcę zasilać. I na bazie takich elementów korporacyjnych będzie mi najłatwiej Wam opowiedzieć, o co chodzi. Wyobraźcie sobie sytuację, że taka metafora, macie ogród. Ten ogród chcecie podlać, macie wąż ogrodowy, chcecie podlać. Włączamy pompę ogrodową, która podaje odpowiednią ilość wody, podlewamy ten ogród, tak? Leci woda. Wykonujemy naszą pracę. Ale w pewnym momencie wpadamy na pomysł, że chcemy mocniej, chcemy lepiej, chcemy więcej, chcemy szybciej to realizować, chcemy więcej wody dostarczyć do tego ogrodu. No więc podłączamy ten wąż pod mocną pompę, ale taką, wiecie, taką pompę strażacką. Wytwarza ogromne ciśnienie wody. Ale ten wąż, który my stosujemy, on ma ograniczoną przepustowość. Więcej wody tam nie popłynie. Jeżeli wdamy za duże ciśnienie, to go rozsadzi. Z nami jest dokładnie tak samo. Wszelkiego rodzaju elementy motywacji, takiego pompowania motywacyjnego zewnętrznego, to jest tylko i wyłącznie wytwarzanie głębokiego wewnętrznego ciśnienia. Stawianie ludziom... Wiecie, ja zaczynałem pracę moją trenerską w okresie, kiedy na temat work-life balance to był bardzo mocno gdzieś tam początkujące, to były takie baby steps, co się zaczynało mówić. Jakieś tam pierwsze prace naukowe do mnie docierały, no to będę znajoma pisała pracę magisterską wtedy, czy napisała już pracę na temat wypalenia zawodowego, to były mega początki. Ja nie znam osoby, która w momencie, kiedy żyłaby pędem do kariery, byłaby szczęśliwa. Z mojego podwórka Wam opowiem, jak kiedyś stworzyłem, ja prowadziłem dużą firmę, prowadziłem duży biznes. Biznes doradczy. Ja w krótkim czasie w mojej branży, w moim segmencie zbudowałem jedną z większych firm w Polsce. Wyglądało to tak, że mieliśmy jedno biuro w Warszawie, mieliśmy wiele spotkań z klientami na terenie Polski, mieliśmy biuro w Londynie, mieliśmy biuro w Nowym Jorku. Szło jak burza. Apartamenty w Warszawie, fury w leasingu, prywatne przedszkola dla córki żony i tak dalej, i tak dalej. High life. Ktoś zadał mi wtedy pytanie. Rozmowa była taka z moim serdecznym przyjacielem i mentorem. Co słychać? Mówię, no wiecie, kurde, no wszystko fajnie, wszystko jest okej, okay, super, nie? Ale szczęśliwy jesteś? Nie, no wiesz, słuchaj, no firma się kręci i tak dalej, wiesz, super, nie? Ale szczęśliwy jesteś? Też cię lubię. Tak bym odpowiedziałem.
Zamknąłem firmę. Zamieniłem apartament w Warszawie na wynajmowaną kawalerkę na łódzkim Teofilowie. Zarządzanie międzynarodową firmą zamieniłem na pracę łódzkiego taksówkarza. I pamiętam pierwszy dzień, kiedy oczywiście małżeństwo, w momencie, kiedy zamknąłem firmę, przestało istnieć, to potem małżeństwo, to się potoczyło lawinowo, pewne zmiany. Wiedziałem, że to już nie są te energie, na których ja chcę być, ja chcę pracować, i to się zaczęło rozjeżdżać. I pamiętam, kiedy pierwszy mój kurs na taksówce, klient wsiadł, ja go zawozłem na miejsce, on zapłacił i wysiadł. A to co, już? Koniec? Następny. O, wow. No te przyzwyczajone kontrakty, wieloletnie, długoterminowe, robimy, osiągamy to, tamto. Przyjechałem do domu, odgrzałem sobie jedzenie, usiadłem, odpaliłem komputer, odpaliłem laptopa i kolejnym elementem, jaki pamiętam, to był taki, że po prostu ryczałem przez północ, bo to był pierwszy wieczór od bardzo, bardzo, bardzo dawna, od wielu lat, pierwszy wieczór, gdzie ja kompletnie nie miałem nic do roboty. Ja nie miałem kompletnie nic do zrobienia. To był pierwszy wieczór, gdzie mogłem sobie po prostu usiąść, być i siedzieć. To był pierwszy wieczór po latach, kiedy poczułem, że jestem szczęśliwy. Problemem, drodzy Państwo, jednym z największych problemów naszych czasów jest to, że my żyjemy wyobrażeniem na temat tego, czym jest szczęście, a jeszcze większy problem polega na tym, że my żyjemy czyimś wyobrażeniem na temat tego, co może nam dać szczęście. Popatrzcie na pracę w firmach, popatrzcie na pracę w korporacjach. To się powoli zaczyna zmieniać, ale w bardzo wielu nawet MLM-ach, firmach MLM-owych, popatrzcie, jak są urządzone, komu najbardziej zależy na wynikach i co się najbardziej liczy w takiej pracy. I wszystko pod osiąganie właśnie tych wyników jest ustawiane, cała organizacja systemu, bo po to to jest. Kiedy ja zacząłem w trakcie ostatniego mojego szkolenia, które prowadziłem dla korporacji, kiedy zacząłem mówić o właśnie takiej równowadze, o zachowaniu równowagi, o tym, żeby ci ludzie, którzy byli, są w firmie, żeby potrafili znaleźć ten czas dla siebie, żeby potrafili znaleźć jakiś tam kawałek takiego wyłączenia się z ciągłego życia, nie, no ubiło się bez mała, to ta moja wypowiedź obiła się bez mała o zarząd, bo oni powiedzieli, że no moje szkolenie nie realizuje tych celów, które były założone. Bo jednym z celów w tej firmie było to, żeby pracownicy samodzielnie, dobrowolnie zostawali po pracy, robiąc więcej niż mieli założone, i modelem japońskim, jeżeli nie są w stanie, to zabierali pracę do domu. Antoine de Saint-Exupéry dawno, dawno temu powiedział, że doskonało się osiąga nie wtedy, kiedy nie ma czego dodać, a wtedy, kiedy nie ma czego ująć. Ja jestem pracoholikiem do tej pory. Potrafię siedzieć przy komputerze kilkanaście godzin. Jest nie fizyczny mojego boku, ale jest w moim życiu cudowna osoba, cudowna kobieta, która powtarza mi co jakiś czas. Misiek, odpuść. Odpuść. I za każdym razem, kiedy jej słucham, wtedy dopiero mam niesamowity efekt. Jestem szczęśliwy. Ale musiałem poznać to, co w życiu nie dawało mi szczęścia. Musiałem poznać i sprawdzić, jakie rzeczy nie są tymi czynnikami, które dawały mi fajne uczucie szczęścia. Musiałem zobaczyć, co odpuścić. Teraz dzielę się tym z innymi. Dzielę się tym z wami. Pięknie to powiedziałaś. Zasłuchałam się, przyznam szczerze. Dajcie nam w komentarzu, kochani, znać, co wam, was wybrzmiewa, rezonuje z tego, co dzisiaj usłyszeliście. Jeśli mogę, to Kilka jest słów. podobne, tutaj Patrycja Kowalik napisała, oj tak, oczekiwania czyjeś swoje. Toltekowie już dawno, dawno temu mówili, nie oczekuj. Okay, dawaj z siebie to, co możesz najlepszego, bo nie zgadza się te słowa, te zasady Tolteków i tak dalej, ale nie oczekuj, unikniesz rozczarowań. Zobaczcie, co się działo w momencie, kiedy się pojawiły elementy, nawet pierwsze przejawy z sekretu prawa przyciągania. Oczekuj od świata tego, co najlepsze. A co by było, gdyby świat miał najlepszy przepis na nasze życie? Ja nie muszę nic robić. Nie muszę myśleć, nie muszę planować, nie muszę działać, nie muszę robić. Tylko posłuchać, nauczyć się słuchać tego, co świat ma dla nas, jakie ma propozycje. Pełny outsourcing decyzyjny naszego życia. Ja tak zrobiłem. Ja tak zrobiłem. I Jestem szczęśliwym, spełnionym człowiekiem. Mieszkam w Tajlandii. Świat mnie tutaj przyprowadził. Jaśnie pan książę przypadek.
mnie tutaj przeprowadził. Dostałem po prostu propozycję przyjechania prawie 3 lata temu na miesiąc tutaj do Tajlandii. Pojawiła się w moim gabinecie osoba, która zaproponowała mi taki wyjazd z większą grupą. Mówię, okej, brzmi fajnie, bo taki trochę działań terapeutycznych. Mówię, super, coś nowego, jadę. Przyjechałem do Tajlandii i wiedziałem, że to jest to miejsce, w którym chcę być. Ja tu jestem u siebie. A to nie była moja decyzja. To była propozycja złożona przez świat. Świat jest jednym wielkim menu, który ma nam bardzo dużo do zaproponowania. Możemy to przyjąć, możemy to odrzucić, możemy wnosić swoje pomysły, ale doświadczenie i moje, ludzi, z którymi pracowałem, od których się uczyłem, pokazywało, że jeżeli przyjmę propozycję od świata, to jest taka perełka. Ja nie muszę niczego wymyślać. Ja mogę planować pewne działania. Trudno jest prowadzić firmę, jeżeli nie planujemy. Ale znam ludzi, którzy są genialnymi menadżerami, są mega specjalistami od zarządzania strategicznego. Ale znam ludzi, którzy to zarządzanie strategiczne poprzenosili na swój dom. Kochani, idziemy na kolację? No wiesz, nie było tego dzisiaj w planach. Bo czasami ktoś może się obudzić, bo rozpad związku też może mógł nie być w planach. Na skutek tego, żeby planowane inne rzeczy. Pójść. Zobacz, co się stanie. Obudź sobie ciekawość i tą ciekawość znajdziesz w sobie. Zamknij oczy, popatrz, co się dzieje, potem otwórz oczy i dokładnie z tą samą ciekawością, z takim samym stronem popatrz na świat i zobacz, co się będzie działo. Po prostu. I zaufaj. Tyle. Jeszcze pytanie na koniec, bo też nie wszystko. Ja wszystko Cię zapytałam, o co chciałam i moglibyśmy, mam wrażenie, tak rozmawiać i rozmawiać. Ja bardzo. Na Twoim profilu, na Facebooku jest takie zdanie: zawsze warto postąpić właściwie. No, tak, to na prywatnym profilu tak jest. Co to dla Ciebie oznacza? Postąpić. To jest taki miks, taka trochę parafraza z trzech źródeł pochodzących. Od Marka Twaina, trochę od Marka Aureliusza na pewnych rzeczy, ale do tego, do powstania w takiej formie, najbardziej przyczynił się jeden z najmądrzejszych ludzi, jakich w życiu poznałem. Niestety nie żyjący już profesor Bartoszewski. On otrzymał, że warto być przyzwoitym człowiekiem. Zawsze warto postępować przyzwoicie, zawsze warto być przyzwoitym. Ta przyzwoitość u nas jest gdzieś tam różnie mieszana, ale w buddyzmie Zen się mówi na przykład, jak już rozmawiam o duchowości, mówi się o tym, że żeby karma mogła zaistnieć, czy ta karma, która gdzieś tam nas obciąża, czy ta karma też według mnie jest tylko jedna, tak? I ona po prostu jest ani nie jest dobra, ani zła. A żeby pewne rzeczy się mogły wydarzyć w naszym życiu, to do tego muszą być właściwe. To, co jest najważniejsze, co mamy pilnować, to jest właściwa relacja, właściwa sytuacja, działanie we właściwy sposób. I połączenie tych trzech elementów i połączenie tej wypowiedzi profesora Bartoszewskiego, to jest takie moje motto życiowe, dlatego ono tam jest. I to, co mówiłem poprzednio, żeby sprawdzić się po prostu na próbę, to jest jeden mały, drobny, jeden kawałek życia. Nie wiem, chcę ugotować obiad, tak? Mam coś zaplanowane, ale nie wiem, czy idę do sklepu, nie przyjdzie jakaś inspiracja, nie cośkolwiek przyjdzie. I za każdym razem, kiedy ja tu idę za takimi inspiracjami, to każde moje postępowanie za tym jest właściwe. A widać to po owocach. Widać to po tym, jakie mam życie, a nie miałem takiego życia kiedyś. Nie było, nie zawsze tak było. Nie zawsze tak było. Teraz jest. Jest fajnie. Jest cudownie. Żeby było ciekawie, to nigdy nie było... Wiecie co? Nie. Zawsze tak było. Nigdy nie było inaczej. Nigdy nie było źle. Ja po prostu wierzyłem w to, że powinno być inaczej niż jest. Jedyny element cierpienia, jaki się pojawiał w moim życiu, takiego głębokiego, to był skutek pewnego rodzaju mojej wyobraźni i przywiązania do tego, co sobie wyobrażam. Zawsze warto postąpić właściwie. Słuchając swojego serca najlepiej. Zaczęliśmy od serca, kończymy na sercu. Ja Was serdecznie oczywiście wszystkich, kochani, zapraszam na bezpłatny wykład Krystyny von Drajen, która dużo mówi o sercu, o miłości. Ten wykład jest dostępny od wtorku
jeszcze przez kilka dni, ale zachęcam, bo ciekawe i też daje taki punkt widzenia. O tym innym punkcie widzenia też pisała tutaj Patrycja Kowalik, że no co prawda inne punkty widzenia, ale jednak trochę zbieżności jest. Tutaj też sprawdzam komentarze. Mega spotkanie. Kochani, bardzo Wam dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Widzimy się za 2 tygodnie. Zanim pożegnam naszego gościa, jeśli napiszcie, jeśli macie jeszcze jakieś pytania, dajcie znać. A jeżeli nie, to prywatnie można się, no właśnie, Michale, jak można Cię znaleźć? Gdzie Cię można znaleźć oprócz Odpuść? To znaczy, można mnie znaleźć na Facebooku. Jeżeli piszecie też odpuść.pl, to pojawi się tam mój profil. I na razie w tych dwóch miejscach przygotowujemy dużą, 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 dużą niespodziankę, dużą rzecz, ale to po nowym roku. Coś, nad czym pracuję od prawie 1,5 roku. Ale przez Facebooka i przez stronę. Ta strona jeszcze nie jest dokończona, także tam nie za wiele się znajduje, ale tam można się ze mną skontaktować, czy to właśnie przez Facebooka, czy przez stronę. Tam jest formularz i dane do kontaktu. Ewentualnie można napisać do mnie na mail kontakt@odpuść.pl bez polskich znaków. A pytanie mam do Was, kto był od początku, kto pamięta, skąd Michał do nas nadaje? Dajcie znać w komentarzu. Patrzę, cisza, cisza, cisza. O, jest, pierwsze pojawiają się, tak jest, mamy. Bangkok, dokładnie, z Tajlandii, Bangkok. Dziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy za obecność. Cieszę się, że mogliśmy dzisiejszy ten wieczór spędzić wspólnie. Michale, bardzo Ci dziękuję, Ja dziękuję że. bardzo za zaproszenie, za to, że mogę się z Wami podzielić tym, co jest we mnie i tym, co byliście gotowi przyjąć i usłyszeć. Bo to jest ważny dzień. Zawsze Gotowi te usłyszeć. pożegnania są takie bolesne, bo ja bym chciała jeszcze i jeszcze, ale wiemy, że tutaj już 4 rano w Bangkoku, a my No tak, ta jest po 4 jesteśmy rano, także to już przed nami kolejny nawet inna nie pomaga, także ciało ma swoje prawo. dzień. Michała znajdziecie na Facebooku, na stronie odpuść.pl, a my widzimy się za 2 tygodnie na ostatnim w tym roku spotkaniu Unity, Wieczorze z Unity. Tym razem będzie kobieta. Tak postanowiłam mieszać trochę, raz kobietę, raz mężczyznę zaprosić na nasze spotkanie. Będzie równie interesująco, będzie inspirująco, będzie. No nie zdradzę, wiem co będzie, ale już wiemy co będzie. Także trzymajcie się, kochani, ciepło. Życzymy Wam udanej nocy, udanego wieczoru, jeżeli jeszcze macie jakieś plany. I co, bądźmy w kontakcie. Do zobaczenia za 2 tygodnie o 21:00. To nie ode mnie, nie, nie, głodny nie jestem. To niedziela. Sąsiadka chyba w ścianie. Oj, oj. To jest sygnał, żeby rzeczywiście, jak tu było, jak tu klasyk mawiał, nadejść powiekopomna chwila. Sygnał, żeby kończyć. Boruję. Trzymajcie się, kochani. Dobrej nocy. Dobrego, najlepszości dla Was wszystkich. Dziękuję bardzo.